Cześć, witajcie na Poznańskich Ratajach. Już za chwilkę przedstawię Wam wręcz idealną propozycję mieszkania trzypokojowego, które już niedługo może być Wasze. Mieszkanie składa się z trzech pokoi, a mianowicie z salonu z aneksem kuchennym, dwóch sypialni, łazienki oraz korytarza. Do mieszkania przynależy także wspaniały duży balkon oraz jedno miejsce postojowe znajdujące się w podziemnej hali garażowej. Nasze oglądanie zaczniemy od salonu. W tym momencie znajduje się w strefie wypoczynkowej. Jak możecie zauważyć, znajduje się tutaj duża i bardzo wygodna sofa. Przed nią stolik kawowy, a tuż przy ścianie szafka RTV razem z miejscem, które zostało przeznaczone pod powieszenie telewizora. A przedłużeniem naszego mieszkania jest ten oto fantastyczny balkon. Jest on naprawdę sporej wielkości, więc na pewno zmieścicie tutaj wszystko, o czym tylko zapragniecie. Znajdujemy się tuż obok parku Rataje, w którym będziecie mogli razem z rodziną lub ze swoimi znajomymi spędzać czas wolny. Jest tutaj naprawdę wiele atrakcji, z których będziecie mogli tak po prostu sobie skorzystać. Cisza, spokój, no czego chcieć więcej. A teraz chodźcie, pokażę Wam resztę mieszkania. Wychodząc ze strefy wypoczynkowej, znajdujemy się w strefie jadalnianej. Jest to idealne miejsce do spożywania posiłków. A gdybyście zapragnęli, aby zmieściło się tutaj więcej osób przy tym stole, to znajdzie się tutaj również na to miejsce. I coś dla osób, które uwielbiają gotować, czyli duży aneks kuchenny z dużą ilością blatu roboczego oraz miejscem do przechowywania. Kuchnia ta wykonana została pod wymiar przez stolarza, a połączenie drewna i pastelowych odcieni wygląda niesamowicie. No sami powiedzcie. A jak już mówimy o meblach pod wymiar, to większość mebli, które znajdują się w tym mieszkaniu, zostały wykonane przez stolarza. Zwróćcie uwagę na te półki, które w tym miejscu pomagają nam wygospodarować przestrzeń i dodatkowo bardzo ładnie wyglądają. I tak samo w tym miejscu wykorzystano tę wnękę, wstawiając tam szafę. Znajdując się w korytarzu, możemy się dostać do każdego pomieszczenia w tym mieszkaniu. Wejdźmy teraz do pierwszej sypialni. Ta sypialnia jest sypialnią mniejszą, więc idealnie nada Wam się pod gabinet albo pokój dziecięcy. A w tym miejscu znajduje się wnęka, gdzie będziecie mogli wstawić kolejną szafę w zabudowie. Dzięki temu pomieszczą Wam się wszystkie rzeczy. A teraz chodźmy do kolejnej sypialni. Wspaniały, duży pokój, który nada Wam się na sypialnię główną. W tym miejscu, tuż pod oknem, usytuowałabym toaletkę, która będzie idealna na pewno dla kobiet. Natomiast po tej stronie duże dwuosobowe łóżko. Kształt i rozmiar tego pokoju na pewno pozwoli Wam na wiele możliwości aranżacji. I łazienka. Znajduje się tutaj wanna z parowanym szklanym, czyli dwa w jednym. Toaleta, umywalka z szafką podumywalkową i wiele miejsca do przechowywania kosmetyków czy Waszych prywatnych przedmiotów. A tu, w tej wnęce, fantastyczne miejsce, aby usytuować pralkę, a na dodatek zmieścimy tutaj także suszarkę. I jak? Co sądzicie o tym wnętrzu? Wyobraziliście sobie siebie leżącego na tej kanapie i oglądającego telewizor? Jeżeli tak, to myślę, że ta oferta naprawdę spełni Wasze oczekiwania. Jeżeli chcielibyście zobaczyć ją na żywo, to dzwońcie albo piszcie i umawiajcie się ze mną na prezentację. A jak już tutaj razem wspólnie jesteśmy, to pamiętajcie, aby zasubskrybować nasz kanał, żebyście byli na bieżąco z naszymi kolejnymi nowymi ofertami. Do zobaczenia!